Głównym celem organizowania tej imprezy jest przede wszystkim dotarcie do społeczeństwa miasta Bielska-Białej. Przede wszystkim do tego, żeby pokazać po prostu ludziom, że młodzież ma swoje zainteresowania i są one dość szerokie. Jakby głównym założeniem było po prostu złamanie stereotypu tego złego hip-hopowca, prawda? Tego chuligana hip-hopowca, który siedzi na ławce przed blokiem, nic nie robi cały dzień i pije piwo, czy tam coś tam przypala. Jakby chcieliśmy pokazać, że kultura hip-hop to jest nie tylko rap, ale również i taniec, również graffiti. Jakby mimo tego, tych wszystkich wydarzeń, które się działy w międzyczasie, udało nam się ten cel osiągnąć, bo mieliśmy bardzo sporą konkurencję tego dnia, akurat jeżeli chodzi o 11 maja tego roku. To była akurat druga edycja tej imprezy. Po pierwszej edycji stwierdziliśmy, że warto to po prostu kontynuować. W tym roku tak się złożyło, że tego samego dnia mieliśmy jeszcze dwa osobne koncerty hip-hopowe w Bielsku. Jednym było Hemgru, a drugie był Grubson na lotnisku. No niestety jakoś dziwnie się to tak złożyło, że po prostu wszystko wypadało w ten jeden termin. Mimo wszystko stwierdziliśmy, że zrobimy tą imprezę, bo chociaż mogliśmy, że tak powiem, popłynąć, to ta impreza w tym momencie pokazałaby nam, ilu faktycznie mamy tych fanów i ile faktycznie osób interesuje się naszymi działaniami. No okazało się, że ta liczba osób jest bardzo duża, za co szczerze dziękujemy, bo impreza wyszła naprawdę dobrze, było ponad 350 osób, także pokazało nam to, że warto robić to, co robimy, prawda? I ten cel, który sobie opatrzyliśmy, no ma faktycznie sens i chcemy to robić dalej, także spodziewajcie się kolejnych imprez pod tego szyldu. To nie jest tylko ta jedna impreza, bo robiliśmy też szereg pokazów tak zwanych streetów w Bielsku i również cieszyły się one dużym zainteresowaniem. To jest bardzo fajne, ponieważ no, wychodzimy jakby z naszą twórczością, z tym co robimy, wychodzimy do ludzi i osiągamy ten cel. Ludzie się tym interesują i widać, że jakby powolutku udaje nam się te złe stereotypy łamać i pokazywać, że ta kultura niesie ze sobą dużo więcej rzeczy niż właśnie tylko ten zły stereotyp, który gdzieś tam się utarł niestety w świadomościach ludzi. Cóż więcej mogę powiedzieć? No, szukajcie plakatów w mieście, szukajcie naszych wydarzeń, zaglądajcie na nasz fanpage. Myślę, że się nie rozczarujecie, będziemy robić naprawdę dużo fajnych rzeczy. Chcemy po prostu poprawić ten wizerunek, chcemy poprawić i pokazać jakby ludziom, że młodzież ma co powiedzieć i wiemy co robimy. Zapraszam wszystkich na imprezy. Pozdrawiam. Całość zaczęła się rzeczywiście w południe częścią dzienną, gdzie można było zobaczyć tancerzy, tak? Można było zobaczyć breakdance, można było zobaczyć graficiarzy, tak? Co więcej, była też scena turntablizmu, tak? Czyli byli DJ-e. No i oczywiście byli beatboxerzy, tak? Więc jakby całość powodowała, że jakby ten szerszy odbiorca, tak? Czyli ktoś, kto kojarzy bardzo często tylko i wyłącznie rap, czy powiedzmy tą kulturę z nagrywaniem, tak? Z muzyką, mógł zobaczyć też ją od zupełnie innej strony, gdzie to było jakby głównym założeniem naszym, żeby mimo wszystko pokazać powiedzmy tą scenę, że ona jest, była i powiedzmy ma się w dalszym ciągu dobrze, tak? To było jakby główne założenie. Całość jakby wieczorna, czyli część koncertowa, zaczęła się w okolicach godziny 21, gdzie jakby pierwsi na scenie pojawili się młodzi chłopacy ZNW. Całkiem nieźle to wyszło, widać, że starają się powiedzmy gdzieś tam doganiać starszych kolegów, że tak powiem po fachu. Później na scenie pojawił się ADK z Ziemniakiem, ze swoim nowym materiałem, z płyty Kontrowersja, którą będziecie mieli też okazję już niebawem zobaczyć. Później na scenie pojawił się Hir Squad, cieszyńska ekipa. Następnie był Cheyenne LSB z Pawłowic.
Później wszedł młody ze swoim nowym materiałem, z nowej płyty, która niedawno, powiedzmy, wyszła na światło dzienne, 4 takty. Później zagrałem ja jako TRK. Później oczywiście było ZDP i na samym końcu zagrał Tomasz Hada. No i tutaj jakby co więcej mogę dodać, jakby całość koncertu przede wszystkim miała na celu pokazanie temu słuchaczowi nie tyle jakby gwiazdy jakiejś wieczoru, tak? Czyli powiedzmy przysłowiowo tego głównego artysty, ale przede wszystkim pokazaniu, że w Bielsku jest jakiś potencjał, że tych ludzi, którzy to robią, jest sporo i że też poziom tego jest całkiem niezły, tak? Uważam, że całkiem nieźle to wyszło. Oczywiście tą wisienką na torcie był koncert Tomasza Hady, gdzie można powiedzieć, że ludzie do praktycznie 4 nad ranem gdzieś tam skakali na scenie, tak? Czy przy scenie. Co było naprawdę niesamowite i rzadko kiedy jakby taka sytuacja się zdarza, gdzie zazwyczaj tego typu koncerty czy tego typu eventy kończą się o godzinie 12, 1 maksymalnie, wszyscy się rozchodzą. No, to pokazywało przede wszystkim to, że rzeczywiście jest potencjał, no i trzeba to po prostu rozwijać w ten sposób, no nic więcej.